Polski Dom Kultury w Częstochowie, cykl Ludzie kultury. Dziś naszym gościem jest pani Czesława Mączka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę na tą rozmowę, bo zawsze chciałem z panią porozmawiać, a nigdy nie było tak okazji, a jak już są kamery, to przynajmniej to udokumentujemy. Pani Czesławo, częstochowianka? Nie. A skąd to do nas przywędrowało? Do Częstochowy przywędrowałam z Jeleniej Góry. O, proszę. Bo tam byłam w teatrze, ale to nie znaczy, że jestem z Jeleniej Góry. Nie, nie. Ja pochodzę z okolic Szydłowca, mieszkałam w Skarżysku, tam spędziłam dzieciństwo i tak zwaną wczesną młodość. A potem wywędrowałam na studia i tak już wędrowałam przez różne, tak, aż do Częstochowy i tu już w Częstochowie się zatrzymałam. Także byłam w paru miastach, zanim zostałam tu. Jak się patrzy na życiorys różnych aktorów, to jednak to wędrowanie to jest wpisane w ten zawód, prawda? Zdecydowanie tak i myślę, że to jest w ogóle wspaniała rzecz. Dlatego, że my wędrując do innego teatru, wchodzimy w nowy zespół. Poznajemy zupełnie innych ludzi, którzy tworzą klimat tego zespołu. Myślę o wszystkich innych pracownikach poza zespołem aktorskim. I zawsze miało dla mnie i myślę, że dla każdego aktora, który wchodzi w nowy zespół, to jest taki moment ogromnej mobilizacji, bo wiadomo, wszyscy patrzą na tego jednego, który przyszedł. Na tego jest nowego, czy oczywiście, na tą nową. Że tak, oczywiście. To jest tak życzliwie, serdecznie, ciepło. Zawsze byłam tak przyjmowana w teatrze, ale niemniej jednak człowiek poddany jest ciągłej ocenie, czyli też automatycznie jakby więcej człowiekowi też zależy, żeby w tym nowym środowisku świetnie wypaść. Tak. To jest publiczność, która nas nie zna, z którą my też musimy się zapoznać i która nas też albo akceptuje, albo nie akceptuje. Więc to są... A też jest nas ciekawa i też ma jakby... widzi nas na tle tego zespołu i tych aktorów, których znała do tej pory. Także ja po prostu myślę sobie, że to, że mówiliśmy czasami, że to jest taki zawód wędrowny, absolutnie każdemu bym polecała. Taka była zasada, że tak powiem, czy też tak się mówiło, że 3 lata w jednym teatrze i dalej, 3 lata i w jednym teatrze i dalej. Przez to się nabiera szlifów, bo podpatruje się też innych. Oczywiście. Przez to jest cały czas mobilizacja, bo jest ta ocena, prawda? Tak. A czy to było tak, że to były tradycje rodzinne, że pani się zdecydowała zostać aktorką? Nie. To takie dziewczęce marzenia, tak? Które się po prostu zrealizowały. Czyli było na tyle były silne, że warto było o nie zawalczyć i zrealizować. Ale czy to... Bo mamy teraz do czynienia z pewnego rodzaju gloryfikacją zawodu aktora. Szczególnie jak patrzy się na te szkoły teatralne, które przygotowują aktorów, co tam się dzieje na tych egzaminach wstępnych, że jest po kilkanaście osób, czy po kilkadziesiąt osób na jedno miejsce. I tak zawsze było. Tak? Zawsze było, zwłaszcza, że były 3 szkoły aktorskie. Była Warszawa, Kraków i Łódź. W każdej z tych szkół przyjmowano maksimum 20 osób. Czyli to były proporcje takie, to było 8 dziewcząt i 12 chłopców. Tak było zawsze. Więc... A pani kończyła którą szkołę? Kraków to był taki wymarzony i Kraków. Także. A czy jeżeli byśmy mieli wrócić, to pamięta pani co na egzaminie wstępnym? Pani... Tak. Co to generalnie było? Pamiętam, ja może nie pamiętam już w tej chwili wszystkiego z tym, ale pamiętam piosenkę, którą śpiewałam, bo to też taka się wiązała z tym. Ja zdawałam do szkoły teatralnej już później. Dawałam 2 razy. Za pierwszym razem się nie dostałam, doszłam do tak zwanego egzaminu konkursowego i potem odpadłam, bo to się składało z 3 etapów. I za drugim, kiedy zdawałam po raz drugi, na tym egzaminie konkursowym, kiedy śpiewałam piosenkę, a śpiewałam "Ja mam czas, ja poczekam", ale dlaczego to takie istotne? Dlatego, że był też limit wieku i dziewczyny mogły zdawać do 21 roku życia. Chłopcy do 22. Ja wtedy egzaminy były czerwiec, maj, maj-czerwiec, a ja wrześniowa, więc we wrześniu kończyłam 21 lat. Co zresztą wszystko widać było, więc jak zaczęłam śpiewać "Ja mam czas, ja poczekam", to świętej pamięci rektor Fulde podniósł głowę i powiedział: "No nie wiem, no nie wiem". Więc to o tyle było. Nie było takich wyjątków, że ktoś przekraczał ten wiek. Nie było. Zdarzały się. Jednego z kolegów mamy Jurek Trela też, zdaje się, zdawał starszy do szkoły, ale wtedy na to trzeba już było mieć, przede wszystkim trzeba było zdać ten egzamin zdecydowanie lepiej od wszystkich innych. To tak. Na pewno była stawiana wyżej poprzeczka i wtedy trzeba mieć było chyba zgody ministerstwa na to, żeby przyjąć takiego dorosłego człowieka. Ja nie wiem, czy w obecnych czasach jest limit wieku, czy nie ma na uczelnie. Chyba jest jedna uczelnia teatralna, która przyjmuje bez względu na limit wieku. Mnie się wydaje, że w tej chwili nie ma takich obostrzeń. Dobrze, ale to głęboko uzasadnione jest. Dlatego, tak, że edukacja trwa 4 lata czy 5. Oczywiście teraz zdaje się 5 lat trwa, czy 4,5, nie wiem. Za moich czasów trwała 4 i teraz jeżeli 25-letnia dziewczyna kończyła studia tak jak ja, to wiadomo, że ten czas do pewnych ról uciekał, tak. Więc jak była trochę starsza, to też w grę wchodziły to. Myśmy robili maturę mając lat 18, więc to też wszystko razem 22 lata, a 25 robiło różnicę. Ja bym się chciał zapytać o pani stosunek do gry w filmie, bo jest jakoś tak gdzieś podzielone, że są aktorzy, którzy grają tylko w teatrze i kochają teatr i jak gdyby nie pchają się do tego filmu, a są aktorzy, którzy głównie są w filmie, a mało jest w teatrze. Jaki jest pani jako aktorki stosunek do filmu? Znaczy tak, ja mam w filmie bardzo małe doświadczenie. Jeżeli miałam do czynienia z filmem, to jakieś takie bardzo małe zadania i bardzo rzadko. A od momentu, kiedy wszystko się zmieniło i kiedy jestem tutaj, to też nie było też za bardzo wielu możliwości dla mnie, żebym ja mogła gdzieś tam i po prostu i tak to pozostało. My byliśmy przygotowywani do zawodu aktora teatralnego. Łódź kształciła filmówka, prawda? Łódź jeszcze tak. Natomiast kamera, praca przed kamerą to jest zupełnie co innego niż praca w teatrze. Wymaga jakby innego rodzaju, moim zdaniem, innego rodzaju, może troszkę o środki wyrazu mi chodzi, że te środki wyrazu muszą być troszkę bardziej stonowane, że myślę, że trzeba się z tą kamerą zaprzyjaźnić, polubić ją i to jest zupełnie inna bajka. Owszem, robiłam w wielu przedstawieniach telewizyjnych, więc nie mogę powiedzieć, że całkowicie nie miałam doświadczenia przed kamerą, ale jakby tak ten film mnie ominął, ale jestem o tym przekonana, że to ja nigdy o to nie zawalczyłam, bo no i trudno, tak jest, już nie ma co do tego wracać, tak się poukładało, tak z tym. Zdecydowanie jednak należę do tych aktorów, dla których większą Moim marzeniem był teatr, nie film. Większą frajdę granie, bezpośredni kontakt z publicznością niż... Tak. I marzyłam o tym, żeby być aktorką w teatrze, a nie w filmie. Bo jeżeli ktoś marzy o tym, żeby być aktorem filmowym, to na pewno dążył do tego, czy dąży, żeby do tego filmu się dostać. Ja nie. I więc mówię... Więc ja nie szukałam takich możliwości i same te możliwości mi nie wchodziły w mój życiorys, więc tak się to wszystko potoczyło. I tak też, no tak byliśmy, to cała epoka, wkrótce będzie pół wieku, jak kończyłam szkołę, a jak zaczynałam to właśnie, więc to są zupełnie inny świat, inaczej to wszystko wyglądało. Pani Czesławo, lubię Częstochowę, bo? Bo, co ja lubię w Częstochowie? Ja lubię w Częstochowie, mam w Częstochowie wielu przyjaciół. I to jest takie już, mieszkam w Częstochowie dłużej niż mieszkałam w mieście, które nazywam moim miastem rodzinnym. Mieszkam w Częstochowie ponad połowę mojego życia. W Częstochowie wychowałam swoje dzieci, z czego jednego urodziłam, absolutnie rozkochanego w mieście i w ludziach, i częstochowianina, więc jakby tak traktuję to też jako swoje miasto, mimo tego, mówię, nie jest to moim miastem rodzinnym. Niestety, znaczy ja mam bardzo duży kontakt z ludźmi, bardzo wielu znam ludzi w Częstochowie, z wieloma ludźmi się kontaktowałam, pracowałam i powiem, taka ja jestem właśnie pewnie bardziej lokalną patriotką, jeżeli idzie o Częstochowę, niż o moje rodzinne miasto, bo tak, no jestem dumna z wielu ludzi, którzy z Częstochowy wychodzą, cieszę się z tego, że się cokolwiek dzieje. Ale to z reguły tak bywa, że ci przyjezdni są większymi patriotami od tych, co się tu urodzą. Czasami. Czasami tak bywa, to też tak jest, ale może Czyli tak... ludzie, czyli jednak te przyjaźnie, te znajomości, ci ludzie, którzy byli na pani dotychczasowej drodze, to jest ten plus tego miasta, tak? Dla mnie tak. Dla mnie tak. Myśmy mieli w tamtym roku, dobrze ja pamiętam, jubileusz. Jesienią. Jesienią pani pracy artystycznej, tak. No było trochę z tym zamieszania, bo benefis i tak dalej, było też trochę wywiadów z panią z tej okazji. Wszyscy pytali o rolę i tak dalej. Ja się tak zastanawiałem, czy zadać to pytanie, no ale dobrze, zadam i powtórzę się, co tam. Bo pani powiedziała w jednym z wywiadów, że ta najważniejsza rola to jeszcze jest przed panią. Tak, zdecydowanie tak uważam. Czy jest w całej tej plejadzie dramatów, która rola, postać kobiety, którą chciałaby pani zagrać? Tak, są takie sztuki i są takie role, które chciałabym i mogę zagrać właśnie teraz, a mogę nawet jeszcze je później zagrać, więc życzę sobie tylko doskonałej formy, bo to jest zawód, który na pewno wymaga doskonałej formy fizycznej. Tak, to nie ulega wątpliwości, więc jestem, jakby mam taką wiarę w to, że to są role, które są jeszcze przede mną. Tak to jest, że to są też równie dobrze życie może przynieść coś innego, a może nie przynieść już nic w tej dziedzinie, to trzeba też z pokorą przyjąć. Znaczy, myślę sobie, że to jest tak. Wszystko zależy od tego, od czasu, w jakim żyjemy. Wszystko zależy od miejsca, w jakim żyjemy i od tego, a od miejsca w takim znaczeniu, że to jest w zależności jaką linię repertuarową, jaka jest linia repertuarowa w teatrze, jak to z tym i w gruncie rzeczy no właściwie już jestem w tej chwili niezwiązana niczym i na dobrą sprawę to ja mogłabym powiedzieć, a to ja sobie teraz w tym teatrze albo w tamtym teatrze. Nie jest to też takie proste, bo też wiemy, nie zagłębiajmy się w to, w jakiej kondycji finansowej są w tej chwili teatry. Ale też myślę, że to jest tak, ale się to przekłada na to, co się robi, jak to wszystko wygląda. I nic, czasem myślę sobie, że grałam zawsze bardzo dużo. Ale piękne jest to, że jest cały czas głód tej sceny i cały czas jak gdyby chęć dawania ludziom dalej tej energii ze sceny. Bo prawda? To jest jeden z tych zawodów, w który jakby chyba zaciera się granica między tym, co jest moim zawodem, a kim ja jestem. Właśnie. I bardzo trudno jest, proszę zwrócić uwagę, że dobry lekarz nie powie, wykonuję zawód lekarza. Jestem lekarzem. Jestem lekarzem, tak. Aktor nie mówi, wykonuję zawód aktora. Jestem aktorem. Tak. I to jest coś takiego, że to jakby u nas się to w jedność scaliło i my po prostu i nie ma czegoś takiego, że no to dobrze, to ja już swoje, ja skończyłem, ja to zrobiłam, ja to z tym i teraz już nie. Plusem mojego zawodu jest to, co zresztą i z historii, nie tylko z historii, bo z teraźniejszości wiemy, że aktor może być potrzebny, okazuje się, nawet mając 100 lat. Jak ja się śmieję, że koleżanka Danusia wysoko bardzo zawiesiła poprzeczkę. Bardzo. Ale tak jest i pewnie, że nie wszyscy. Oczywiście, że nie wszyscy. Oczywiście, że nie i to nie należy powiedzieć, że ach, jeszcze mogę. Może i mogę, a może za 5 lat nie będę mogła, a poza tym to moje mogę nie zależy tylko ode mnie, bo na to się jeszcze składa ja mogę, ale jeszcze ja muszę być potrzebna. Więc, ale uważam, na szczęście w dramatach też są role napisane dla osób. Tylko proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że to jest tak, że to nie jest tak, mnie już nikt nie da roli 50-latki. Natomiast do zagrania kobietę w moim wieku 40-latce się daje. No oczywiście wachlarz jest prawda? Większy, więc to jest spokojnie. Ja sama grałam dwukrotnie w życiu. W jednej sztuce grałam przed laty mamę Tadeusza Morawskiego, postaci, którą grał Tadeusz Morawski. Potem grałam matkę postaci, którą grał Andrzej Iwiński. Kolegów znacznie ode mnie starszych. Tak. Więc to tak jest. No świętej pamięci już niestety. Tak. Ja w telewizji grałam, mając lat 26, kobietę 50-letnią. No bo charakteryzacja. Z tym, że tam akurat była taka historia, było bardzo potrzebne to, żebym w pewnym momencie wróciła we wspomnieniach młoda. Aha. I stąd to było, działo się w danym czasie ale w pewnym momencie taki jak to wracało, stąd to był taki zabieg nie młoda i postarzana, tylko znaczy młoda i postarzana, a nie starsza i odmładzana. Tak to było, więc tak też, dlatego też to się z tym wiąże. Tak może być, tak nie musi być, ale niemniej jednak wolę, żeby było tak, że ja jestem w formie i mogę grać, ale jestem zbyteczna, niż to, że ktoś mówi, no cóż, szkoda, że jest pani w takiej, no niestety pani już tego nie da rady. Tu byłoby mi przykro. Aha. A tak, nie, no to przynajmniej mam satysfakcję taką, że ja, proszę bardzo. Tak, jestem w formie. tak, jestem dobrze. Tak, także że jednak trzeba pielęgnować w sobie siłę, warsztat i wiedzę i ten. Także, pięknie powiedziane. To w takim razie tak, życzymy tej formy jeszcze przez wiele, wiele lat. Czekamy na tą rolę, która gdzieś tam w głowie się pani tli, żeby, jak to w żargonie młodzieńczym, pani przyczadziła swoim warsztatem i swoją energią. Oczywiście dużo zdrowia życzymy i bardzo dziękuję, że znalazła pani czas na to, żeby z nami porozmawiać. Dziękuję. Jest coraz więcej seniorów, coraz bardziej się o seniorów dba. W związku z tym ja myślę sobie, że choćby nawet dla seniorów jeszcze się przyda. Gościem Ludzi Kultury była pani Czesława Mączka, aktorka. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.